Zazwyczaj na końcu się podobno brawo dostaje na początek. No dobrze, słuchajcie, dzięki, że poczekaliście, wybaczcie jakieś problemy techniczne, coś tutaj z kabelkiem się stało. Słuchajcie, strasznie mi bardzo przyjemnie wystąpić tutaj ponownie w Rzeszowie. Ostatni raz chyba byłem, poprawnie Waldek, 3 lata temu, jeżeli nie ten. Słuchajcie, o czym chciałem dzisiaj wam popowiadać? Chciałem się troszeczkę wam popowiadać o moich doświadczeniach tak naprawdę z kilku lat. No nawet powiedziałbym z kilkunastu. I żebyśmy porozmawiali o mapowaniu kontekstów. Ten temat gdzieś tutaj już troszeczkę wypływał. Radek Majerka troszeczkę mówił o kontekstach. Łukasz Szydło mówił troszeczkę o kontekstach. Ja chciałem pociągnąć ten temat troszeczkę dalej i popowiadać wam o kilku doświadczeniach i z tego, o tym, co tak naprawdę dla nas, wiecie, programistów, architektów, może liderów, może CTO wynika. Słuchajcie, ja się nazywam Mariusz Gil. Na co dzień pracuję między innymi dla apoteki IT Mind, być może gdzieś tam, skąd mnie kojarzycie. Mam okazję prowadzić taki niszowy podcast. Ktoś kojarzy? O, super, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, o czym chciałem wam poopowiadać? Dzisiaj chciałem troszeczkę tak wejść na moment, wynurzyć się spoza kodu, pomyśleć o tym kodzie troszeczkę w innej perspektywy i z powrotem do tego kodu wskoczyć. Tak jak ta rybka, kojarzycie? Są takie latające ryby, nie? Ona sobie pływa, nagle wyskakuje poza wodę, leci przez moment, wpada z powrotem i troszeczkę szybciej pływa. I chciałbym, żebyśmy właśnie weszli troszeczkę, powiedziałbym, w buty tej ryby. Chociaż hasło wchodzić w buty w ryby troszeczkę dziwnie. Znaczy, jak sobie tak powiem wam, jak powtarzałem tą prezentację gdzieś tak w myślach, to brzmiało to całkiem dobrze, tak na głos to już nie za bardzo. Nie wiem, co w sumie, w płetwy, właśnie w skrzydła, bo to jest taka ni to ryba, ni to ptak. Nie, właśnie chciałbym, żebyśmy tak przez moment się zastanowili, ni to deweloper, ni to architekt, ni to analityk, przez moment się wybić. Ale z powrotem oczywiście potem wróci do tego kodu, jak ta ryba wraca do wody. I słuchajcie, i zastanawiałem się, jak tą opowieść tak naprawdę zacząć. I stwierdziłem, że chyba trzeba będzie zacząć od samego początku. Gdzieś 22 lata temu, jak zaczynałem po studiach moją pierwszą pracę jako programista, pracowałem w takim domku przeżycia, zwanym agencją interaktywną. Ktoś miał okazję kiedyś dotknąć takiego biznesu, typu agencja interaktywna. DDD tam się rozwija, wiadomo do czego. Deadline Driven Development, wszystko jest na wczoraj, bo gdyby było na jutro, to by ktoś przychodził z wymaganiami jutro. No właśnie, słuchajcie, i projekty, które tam miałem okazję popełniać, bo nie nazwałbym tego robić, no one wyglądały, wiadomo, jaki będzie kolejny rysunek, nie? Wyglądały mięso jak to spaghetti. Wszystko przemieszane ze wszystkim. Ja pamiętam pierwszy projekt był w PHP, wyskoczyły z CVS-a jeszcze, nie wiem, czy pamiętacie taki system kontroli wersji, dwa pliki, cały projekt był dwa pliki. Pierwszy to był indeks PHP, który inkludował ten drugi i druga to była ta klasa, która robiła wszystko. Tam było wszystko. W jednej klasie, która miała jakieś 150 tysięcy linii, mieszała się logika bazodanowa, logika prezentacji, logika, powiedziałbym taka, no dzisiaj bym ją nazwał logiką biznesową. Jak zepsujecie kabel, to będzie źle. Okej. Okay. Słuchajcie, tam było wszystko przemieszane ze wszystkim. W jednej metodzie można było zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda obsługa requestu od początku do końca. Od analizy requestu, poprzez zapisy do bazy, poprzez generowanie na przykład jakiegoś bardzo istotnego PDF-a, certyfikowanego z jakimś zamówieniem, wszystko w jednym miejscu. No i po kilku, że tak powiem, projektach, chociaż wiecie, na początku to my jak dzieci, że tak powiem, w piaskownicy, umazani wszyscy tym, wiecie, tym spaghetti, szczęśliwi byliśmy, że możemy się w tym babrać, ale potem przyszło takie zrozumienie, że okej, to chyba nie na tym to polega, można troszeczkę inaczej do tego podejść. No i pewnie się domyślacie, że zaczęliśmy te aplikacje robić warstwowo. A jak mówimy o warstwach, no to wiadomo, że aplikacje, tak jak ogry i cebule, mają warstwy. Więc zaczęliśmy te systemy delikatnie inaczej implementować. No i zaczęliśmy wydzielać. Jaką warstwę wydzieliliśmy najpierw, jak sądzicie? Oczywiście, że baz danową. W tamtych czasach byliśmy bardzo mocno zainteresowani w ogóle bazą danych, jak się robi systemy, wiecie, skalowalne, więc pierwszą warstwą, którą zaczęliśmy z tego wszystkiego, z tych wszystkich spaghetti monolitów wyrywać, była oczywiście warstwa infrastruktury, warstwa baz danowa. No i zaczęliśmy to wyrywać. Zaczęliśmy używać różnego rodzaju bibliotek. Pamiętam do dzisiaj, jak przez chyba 3 czy 4 lata używaliśmy takiej warstwy abstrakcji nad bazą daną. To się nazywało AutoDB. Pozwalało to zmieniać implementację bazy danych. Zgadnijcie, ile razy zmieniliśmy w tych projektach implementację bazy danych? Zero. Oczywiście, że zero. Jeszcze nie pamiętam, czy pracowaliśmy razem w tym projekcie, czy nie. Ale widzę, że nie tylko ja mam takie doświadczenia. Oczywiście, że zero razy. Co więcej, gdybyśmy nawet próbowali to zrobić, to pomimo tego, że no niby zaczęliśmy te, wiecie, tą warstwę infrastruktury, tą warstwę bazy danych gdzieś tam wyrywać, to i tak następowały takie, powiedziałbym, przemieszania. O, tak jak tutaj.
Nie? Delikatnie się te rzeczy zmieszały. To tam to oczywiście do bazy danych wpadła jakaś procedurka składowana, która miała tą logikę taką troszeczkę bardziej, powiedziałbym, biznesową. No oczywiście wiadomo, że były tam jakieś inne warstwy. Nie? Była warstwa prezentacji, w której były template'y, jakieś warstwy takie, tam gdzie jakieś JavaScripty sobie żyły. I w tamtym czasie była ta pozostała warstwa, która zawierała te wszystkie inne rzeczy, które w tym systemie były implementowane. I znaczy po pewnym czasie znowu przyszło takie zrozumienie, że z tych wszystkich warstw, właśnie warstwy infrastruktury, gdzie była ta baza, z tej warstwy prezentacji, to ta właśnie ta jedna, ta pozostała, w której tak naprawdę no, traktowaliśmy ją znowu na początku bardzo mocno po macoszemu, to ona jedna, to ona chyba jest tym wszystkim najważniejsza. I zaczęliśmy się jej przyglądać i co do nas po pewnym czasie doszło. Doszło do nas to, że to nawet ta warstwa, którą my tam tak po macoszemu traktowaliśmy, to niestety ona też jak cebula się zachowuje, bo ona też ma warstwy. No? I po pewnym czasie przyszło właśnie takie zrozumienie, że w tej warstwie, tej aplikacji, którą my tam wtedy tak szumnie interpretowaliśmy, to tam można zacząć właśnie wyróżniać tą logikę domenową, logikę procesową, jakąś logikę aplikacyjną. Zaczęliśmy to wszystko bardzo fajnie rozdzielać. Nie? To, co nam biznes opowiadał tam jakimś językiem, to my tak jeden do jednego gdzieś tam przywalaliśmy. Jakieś rzeczy, które zaczynały wyglądać jakieś takie obiekty faktycznie takie biznesowe, to nawet się udawało gdzieś tam poodcinać od tych pozostałych warstw na tyle, że faktycznie dało się na przykład to przetestować jednostkowo. To czy się to robiło, to już inna sprawa, ale się dało. I na tej warstwie aplikacji wszystko to było jakoś tam spinane. I wtedy doszło takie, powiedziałbym, kolejne przemyślenie, że w sumie to ta cała domena biznesowa, którą my się tutaj zajmujemy, to ona w sumie jest jak cebula, to ona ma jakieś takie warstwy. I nawet można by tą analogię pociągnąć troszeczkę dalej, bo to ta domena biznesowa to nie jest tylko jedna cebula, tylko to jest cały wór cebul różnego kształtu, różnego, powiedziałbym, rodzaju, różnej wielkości, głębokości, z różną ilością warstw i tak dalej, i tak dalej. I wtedy przyszło do mnie takie zrozumienie tego, że faktycznie jakbym tak teraz patrzył na jakiś złożony system, no bo wiadomo, że w ten sposób to kodów nie będziemy robić, kody się robi standardowo na Kafce i Kubernetesie, to mogę na to popatrzeć jako zbiór różnego rodzaju logik, które ze sobą jakoś tam współpracują. Jak je wydzielać i tak dalej, to pewnie na prezentacji Radka można by cię było usłyszeć, ale mogę na to popatrzeć na cały system, jako na zbiór takich całkowicie niezależnych, jak się wydaje, komponentów. I wtedy przyszło jeszcze jedno takie spostrzeżenie, dlaczego my w ogóle cały czas używamy tego sformułowania, nie? Że coś tam jest jak cebula, że to aplikacje są jak cebule, bo mają warstwy, nie? Że to cały system jest jak cebula. Nie, bo to jest takie, powiedziałbym, takie cebula-driven development. Ale to nie chodzi o to w sumie chyba, tak sobie dzisiaj o tym myślę, że to wszystkie te warstwy tam są, że my to obieramy jako warstwy i tak dalej. Tylko to chyba chodzi o to, że my tak naprawdę płaczemy, jak zrozumiemy, co my zrobiliśmy. I to jest ta analogia w sumie, nie? Dobra, słuchajcie, ale to taki przyśmiewczy wątek. Natomiast zrozumienie, jakie wtedy mi się gdzieś tam zaczęło gdzieś tam pojawiać, było to, że okej, w tym całym worku tych biznesowych cebul chodzi o to, że każda cebula ma swój kontekst. Okej. Że każda cebula ma swój kontekst. I jakby bez tego kontekstu to być może troszeczkę trudno będzie mówić, co to jest za cebula i dlaczego ja w ogóle ją kroję. I przykład. Zanim wejdziemy w coś głębszego. Co to jest? Pierwsza odpowiedź nasuwa się pomidor. Słuchajcie, jakbyśmy teraz tak się zaczęli, to nie wiem, poprosiłbym kilka osób o to, żeby podały, nie wiem, jakieś cechy tego pomidora, tak wyrywkowo tutaj z całej sali, to podejrzewam, że mógłbym usłyszeć rzeczy następujące. Że z jednej strony to tego pomidora to ja opiszę na przykład takimi cechami, jak waga, rozmiar, dojrzałość i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jakbyśmy tam przeskoczyli gdzieś, nie wiem, na koniec i byśmy się zapytali kogoś, jakie cechy ma pomidor według tej osoby, to może byśmy usłyszeli, że w sumie to tego pomidora to ja mogę opisać na przykład takimi konceptami jak królestwo, gromada, rząd, rodzina, nadrząd i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze inną osobę, jakbyśmy zapytali, to ona by może powiedziała, że tego pomidora to mogę opisać na przykład liczbą i długością. No, tak trochę inna sprawa. A gdybyście się mnie zapytali, na przykład, jak ja bym opisał tego pomidora, to ja bym go opisał go cechami typu rozmiar i rozbrysk. I podejrzewam, że jakbyśmy się zapytali kogoś jeszcze, ktoś by mógł podać na przykład, że okej, to tego pomidora opisuje cena, tonaż i tak dalej, i tak dalej. I bez jednego zdania, tak naprawdę to każda z tych nasz tutaj hipotetycznych osób ma rację. Bo czego brakuje? Brakuje tego kontekstu.
W jakim kontekście my w ogóle tego pomidora mówimy? Wybacz, Radek, ale tak jakoś automatycznie tak schodzi. Dobra, słuchajcie, w jakim kontekście my w ogóle o tym pomidorze mówimy? Jeżeli mówimy o wadze, rozmiarze i dojrzewaniu, czy tej dojrzałości tego owocu, no to w sumie mówimy w kontekście przygotowania jedzenia tego pomidora, po prostu traktujemy jak warzywo. Jeżeli mówimy o królestwie, gromadzie, rodzinie, to raczej mówimy o klasyfikacji botanicznej, nie? To są zupełnie inne rzeczy, opisujące ten sam byt. Tylko, że w tym poprzednim to ten pomidor czym był? Warzywem. A w tym, jak ja patrzę na niego, próbując dokonać klasyfikacji botanicznej, to czym on jest? Owocem. No to troszeczkę czymś innym, nie? W momencie, kiedy patrzę sobie na liczbę i długość, to o jakim aspekcie tego pomidora mówię? O upływie czasu. Wow. Będzie dobrze? Okej. A ten ostatni, rozmiar i rozbrysk? Tylko nie bierzcie tego za mocno do serca, bo to jest feedback, nie? Jakbyśmy mówili w kontekście ceny, sprzedaży i tak dalej, to prawdopodobnie byśmy mówili o kontekście właśnie sprzedażowym. Słuchajcie, dobra, ale na co się to przekłada dla nas jako programistów? Na to, że w zależności od problemu biznesowego, to znaczy trudno mówić o tym problemie biznesowym w kontekście pomidora, nie? Ale w zależności od problemu, który my modelujemy i który próbujemy rozwiązać dla naszego klienta, to zupełnie inne cechy będą ważne i zupełnie inne zachowania będą ważne. Wniosek, model, który my przygotujemy, będzie zupełnie inny. I w zależności od tego, w jakim kontekście właśnie my się tutaj poruszamy, to przyjmiemy jakąś inną implementację. Nagle ten pomidor może być jednostką czasu, stąd właśnie liczba tych jednostek i długość tej jednostki i nagle pomidor ma metodę start i stop. A w innym przypadku mogę na przykład do niego coś wkładać, nie? Bo jestem na przykład, nie wiem, buduję sobie jakiś tam menu i mogę składać wzorcem kompozytu jedne składniki do drugich. To są zupełnie inne zachowania, ale opisują no, mniej lub bardziej tego samego pomidora. Na co mi się to w ogóle przyda? Dzięki temu, że mogę patrzeć na kontekst, w jakim dana rzecz się pojawia, to mogę doprowadzić do tego, że modele, które są pod spodem, są całkowicie niezależne. Jeżeli są niezależne, to mogą być na przykład też niezależnie deployowane. Mogą nad nimi pracować niezależne zespoły i tak dalej, i tak dalej. Widzę tą elastyczność, którą dzięki temu nadaniu kontekstu uzyskuję. Więc w sumie tak patrząc właśnie na ten aspekt dzielenia, to wydaje się, że to ma głęboki sens, nie? Że dzielę sobie mój problem na mniejsze, na przykład korzystając właśnie ze strategicznego domain driven design, z subdomen biznesowych, zastanawiam się, jakie ktoś ma problemy i zastanawiam się to, jakimi modelami te konkretne problemy mógłbym rozwiązać. Tylko, że bardzo często ten problem biznesowy, który my traktujemy jako subdomenę, to nagle się okazuje, że on jest taki bardzo mocno rzeczownikowy i to, co ja widzę w kodzie, to jest tylko i wyłącznie podział na klasy, na struktury danych, a nie widzę tych zachowań, które faktycznie powodują, że ten model wygląda tak, nie inaczej. No dobra, ale mamy jakieś tam heurystyki, zresztą Radek dzisiaj pewnie o nich dosyć dużo mówił. Jak ja mogę te moje konteksty zacząć gdzieś tam wyłuskiwać w systemie? No właśnie, kontekst. W sumie to ten kontekst, on się stanie dla mnie implementacyjnie, być może, nie wiem, usługą, być może jakimś pakietem, być może jakimś innym, powiedziałbym, elementem, który ograniczy mi wyciekanie tego modelu na zewnątrz, a najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, że ten model w środku, który tam jest, on jest taki, no właśnie, jest kontekstowy. Słuchajcie, ta konferencja się odbywa w bardzo fajnym hotelu. Tam na górze mam bardzo fajny pokój. Pozwoliłem sobie zrobić dzisiaj kilka zdjęć tego pokoju. Słuchajcie, zgadnijcie, co to jest? To jest jedno z elementów takich większych wyposażenia tego pokoju. Na co to wygląda? Na dywan. Oczywiście. A na co to wygląda? Bo ja widzę, że to ma podobną strukturę. Ma włókna? Ma. Włókna mają tam, są jakieś zaplecone? Mają. No wygląda jak inny fragment tego dywanu, nie? Tylko, że to jest obrazek. Zobaczcie, coś wyglądało bardzo podobnie, ale ma zupełnie inną funkcję. I czasami to, jak wiecie, jak my sobie gdzieś tam modelujemy systemy, patrząc tylko i wyłącznie na wygląd, na struktury danych, a gdzieś nam ucieka to zachowanie, ta funkcja biznesowa, to na koniec się okazuje, że z tej samej struktury, z tego samego modelu próbujemy wyłuskać, wycisnąć zupełnie inne zachowania i na końcu tak naprawdę mamy jedną kulę błota, która do niczego się zazwyczaj nie dodaje i której praca, rozwijanie no jest jakimś tam większym wysiłkiem. I słuchajcie, tutaj wczoraj na konferencji mieliśmy taki warsztat. Celem warsztatu oczywiście było jakieś uczenie się stormingu i wzięliśmy jakiś taki procesik, z którym każdy z uczestników był mniej lub bardziej zaznajomiony, by go wykonywał kilka razy w życiu.
to był odbiór tak naprawdę jakiejś, wiecie, przesyłki z takiego urządzenia ze skrytkami na ulicy. I patrzyliśmy, co się właściwie dzieje w tym procesie. No i to, co tutaj widzicie na ekranie, to jest zmapowanych kilka działań użytkownika, który podchodzi do tej maszyny i wykonuje pewne czynności. I początkowo patrzyliśmy tak właśnie bardzo wysokopoziomowo, co tam się dzieje, jakie tam zdarzenia można by pokazać i właściwie co z tego dla nas wynika. I była taka konkluzja, że jak przeszliśmy właśnie taki proces, akurat tutaj używaliśmy więc streamingu, ale to nie jest jedyna technika, jaką można to ćwiczenie wykonać, doszliśmy do takiej konkluzji, że nagle w tym procesie, który ja wykonuję, na przykład, wiecie, zderzając się z tą maszyną i podając jej, czy to mój numer telefonu, czy kod, nagle dochodzę do wniosku, patrząc na to, co się tam dzieje, że tam w ogóle nie ma tego części informacji, która mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo istotna, a są nagle podniesione do bardzo istotnego jakiegoś, powiedziałbym, poziomu rzeczy, których być może wcześniej nie widziałem. I zauważyliśmy tak naprawdę, że wykonując pewną akcję, dokładnie tą, to jest moment, kiedy klikam na ekraniku, że już skończyłem i mogę iść do domu, albo właśnie nic nie robię, że odwracam się i idę sobie, bo się po prostu chcę pójść do domu, nie dotykając tego ekraniku, nagle w systemie zachodzi kilka działań, z których każdy ma zupełnie inny kontekst. Wszystkie są związane z jednym działaniem tego użytkownika, ale nagle mówimy o zupełnie innych obszarach biznesowych. I udało nam się zidentyfikować takie właśnie obszary, jak jakiś kontekst logistyczny przesyłki, w sumie przesyłania jakiegoś tam przedmiotu z punktu A do punktu B, kontekst jakiejś dostępności skrytek i zobaczyliśmy, jak on jest głęboki i zobaczyliśmy jakiś kontekst udostępniania, w którym nagle się okazało, że żyją zupełnie inne rzeczy, które jak tak się posłuchało, wiecie, jakby powiedzmy takiego opisu na samym początku, czy też jak się człowiek by tak zastanowił, to nie do końca to jest takie widoczne. Udało się zidentyfikować działanie, jak ja z tym kontekstem wchodzę w interakcję, jaką komendę mu wysyłam. Przykładowo, jeżeli w takim kontekście, który mi opisuje udostępnianie tej skrytki, ty masz prawo tą skrytkę otworzyć przez najbliższe 48 godzin, nawet w sumie troszeczkę więcej, bo ten kurier to przyjedzie dopiero następnego dnia o 12. To jeżeli ty tam klikniesz, kończymy zabawę i idę do domu, to jedyne co się dzieje, to ty tracisz prawo do otwarcia tej skrytki. Koniec, kropka. A chwilę później ta skrytka się może zwolnić, żeby mógł z niej skorzystać kolejny pracownik albo na przykład kolejny klient. I nagle się okazało, że istnieje szereg innych akcji, które mogą przez te konteksty przepływać. Nagle się okazuje, że rozdzielenie tych modeli, patrzenie na tą jedną paczkę z trzech różnych perspektyw, właśnie z kontekstu przesyłania przesyłek, w kontekstu odbierania dostępności samych skrytek, powoduje, że nagle możemy tych modeli używać w zupełnie inny sposób. Jak zaczęliśmy się zastanawiać, to na co się z kolei to przekłada dla nas, jako osób, powiedzmy, zaangażowanych jakby w modelowanie i dostarczanie tego softu, to doszliśmy do wniosku, że możemy to spokojnie usunąć, to i zacząć robić na przykład z tego urządzenia spokojnie przechowalnik na lotnisku i nie wymaga to praktycznie żadnej pracy, powiedziałbym, zmiany modelu. Jedyne, co trzeba zrobić, to aplikację na górze lekko dopasować, natomiast model jest dokładnie ten sam. Jak zaczęliśmy sobie tak głębiej w to wszystko wchodzić, to udało się nam gdzieś tam dotknąć, że faktycznie problemów biznesowych w tym systemie jest znacznie więcej. Przykładowo, chcielibyśmy zobaczyć jakieś może optymalizacje, jakie możemy dokonać. Na przykład, jeżeli chodzi o czasy dostawy, może byśmy chcieli zoptymalizować wykorzystywanie tych skrytek, a może byśmy chcieli po prostu obsłużyć zgłoszenie reklamacyjne, bo wyjąłem uszkodzoną paczkę. I wniosek był taki, że faktycznie w każdym z tych obszarów można wytworzyć zupełnie inny model. Można zupełnie inne klasy zrobić, które będą rozwiązywały dokładnie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty problem. Jeżeli w jednym modelu mam problem na przykład związany z dostępnością i chciałbym coś synchronizować, co technicznie doprowadzi do tego, że mam jakieś na przykład agregaty implementacyjne, to nagle się okazuje, że jeżeli ja mówię o optymalizacji, to mam tylko jakieś głębokie algorytmy, które bardziej na odczytach bazują i tam się zasadniczo nic nie zmienia. Zupełnie inna struktura implementacyjna będzie. No i w sumie mógłbym sobie zacząć zastanawiać, to słuchajcie, to po co właściwie i dlaczego ja bym chciał w ogóle takie rysunki tworzyć. Po co ja bym chciał to zrozumieć? Chciałbym to zrozumieć, powiedziałbym, z dwóch powodów. Po pierwsze, że ważny jest sam kontekst tego modelu i druga rzecz, być może nawet ważniejsza właśnie z punktu widzenia tej prezentacji, że one nie są samodzielne zazwyczaj. Te konteksty są połączone i zrozumienie, w jaki sposób one są połączone, pozwoli mi, jako załóżmy, nie wiem, czy programiście, czy architektowi, czy komuś tam innemu, lepiej na przykład zarządzać rozwojem tego produktu. I czasami mogę go wręcz wywrócić o 180 stopni.
Przykład. Jeżeli ktoś będzie na prezentacji Łukasza Szydły, to prawdopodobnie się pojawi taki przykład z kontekstem wyszukiwania dokumentów. Był? Był. W momencie, kiedy chciałbym nasłuchiwać na przykład na zdarzenia z każdego z tych obszarów, po to, żeby na przykład robić wyszukiwarkę, okej, okay, pojawiło się nowe zgłoszenie reklamacji, ja chcę je umieć wyszukać. Pojawiło się na przykład, nie wiem, nowa przesyłka, chciałbym ją umieć wyszukać. Zbudowanie relacji między tymi modelami na zasadzie z jednego modelu emituje event, a w drugim go nasłuchuje, powoduje, że za każdym razem, kiedy będę musiał, nie wiem, jakiś zespół podejmie decyzję o zmianie u siebie struktury zdarzenia, albo zostaną wprowadzone dwa nowe modele, to ja muszę się reintegrować, mam kupę dodatkowej roboty, bo inne zespoły coś zmieniały. A być może lepszym tutaj rozwiązaniem byłaby zmiana tej relacji, obrócić o 180 stopni, po to, żeby właśnie nie mieć tego rykoszetu, że ktoś coś w swoim modelu zmienia i ja muszę reagować na tą zmianę. No i Łukasz, zakładam, że doprowadził tutaj tą prezentację do takiego miejsca, że opowiedział o tym, że w tym wypadku model, ten kontekst wyszukiwania, on tak naprawdę będzie zintegrowany z pozostałymi kontekstami, na zasadzie powiedziałbym takiego modelu integracyjnego zwanego open hostem. Ja jestem open hostem, to jest mój published language, to jest mój kontrakt, jeżeli chcesz, dopasuj się do tego kontraktu. Za każdym razem, kiedy pojawi się ktoś nowy, ewentualnie ktoś coś u siebie zmieni, jedyne co musi zrobić, to dopasować się do kontraktu. Efekt jest taki, że każdy zespół ma swobodę, jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian i nie pociąga za sobą rykoszetowego, wiecie, takiej rykoszetowej kaskady. Nikt na nikogo nie musi czekać, jeżeli chodzi o deployment, a jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że na mapie kontekstów obrócono relację o 180 stopni. Ale życie wygląda zazwyczaj trochę inaczej. Takie piękne przykłady to albo są w nowych projektach, albo na ćwiczeniach, a realnie jakbyśmy taką mapę kontekstów zrobili w naszym software'ze, to często wygląda to delikatnie inaczej. Wygląda to na przykład, no, czasem tak, ale powiedziałbym częściej tak. Mamy dwa zespoły pracujące nad dwoma funkcjami jakimiś systemu. Tutaj załóżmy ten kontekst udostępniania i optymalizacji. I nagle się okazuje, że my współdzielimy jakieś dane. No i stoi to troszeczkę, wiecie, w opozycji do tego, powiedziałbym, takiego powszechnego wzorca, że chcemy mieć pełną autonomię. Bo na tym rysunku, jakbym sobie taki rysunek namalował, to się okaże, że tej autonomii nie ma. I pytanie, czy to jest okej. Z drugiej strony, jeżeli byśmy na przykład stwierdzili, że ta część w pośrodku, której zmiany tak naprawdę dotykają obydwu zespołów, ale są relatywnie rzadkie, być może ten software jest tam bardzo, bardzo stary, to może bylibyśmy w stanie żyć z takim właśnie designem tych kontekstów, zakładając jedną rzecz, że za każdym razem, kiedy ktoś będzie chciał zrobić w nim zmianę, oczywiście będzie musiał uzgadniać wprowadzenie tej zmiany ze wszystkimi innymi użytkownikami tego kodu. I tutaj moglibyśmy pomyśleć o takim wzorcu integracyjnym właśnie tych kontekstów, który się nazywa shared kernelem. Istnieje pewne jądro, które współdzielimy pomiędzy różnymi zespołami. Jeżeli chcemy dokonać zmiany w tym jądrze, to musimy niestety się uzgadniać. Jakie to ma ograniczenia, to pewnie każdy od razu myśli, że tutaj jest w stanie podać. Ale jest to jeden ze sposobów. Czyli zmiana w takim modelu współdzielonym musi bezwzględnie być uzgadniona ze wszystkimi. Można w ten sposób przynajmniej przeżyć. Ale z drugiej strony, czasami byłoby tak, że chcielibyśmy oprócz tego właśnie jądra współdzielonego i oprócz tych modeli osobnych w każdym zespole, bo one tu mogą być wyseparowane, czasami byśmy chcieli sobie przeciągnąć obiekty z jednego modelu do drugiego. Jeżeli tutaj po prawej stronie mamy jakiś na przykład kontekst udostępniania, w którym żyją takie koncepty na przykład jak wasze kody odbioru do takiego urządzenia, a w drugiej stronie mamy na przykład jakieś głębokie algorytmy optymalizacji wykorzystania skrytek, które powiedzą temu biednemu kurierowi, jak ma dokonać schachermacher, żeby na przykład pewne rzeczy połączyć, skompaktować, żeby więcej było powierzchni, czyli wiecie, to jest rozwiązywanie korowego problemu być może tej organizacji, być może to, co jest po lewej, to jest najważniejszy fragment tego systemu, to tam mogą żyć bardzo skomplikowane rzeczy, jakieś algorytmy wymagające jakichś dedykowanych struktur i pytanie, czy chcielibyśmy tak, wiecie, rozsiewać takie detale po reszcie systemu. No i odpowiedź pewnie brzmi nie. Po to mamy hermetyzację też na poziomie modułów, żeby tego nie robić. Więc co bym chciał czasami zrobić? Chciałbym czasami dokonać takiej translacji. I chciałbym, żeby moja mapa zawierała właśnie informacje, jak mamy tłumaczyć jakieś obiekty z jednego kontekstu do drugiego. Czym to będzie, jak to będzie wyglądało technicznie? Jeżeli po jednej stronie żyje na przykład jakiś rezultat
działania algorytmu optymalizacyjnego, nazwijmy go box optimization, który mówi, jak mam poprzekładać pewne rzeczy, a po prawej stronie mam jakiś koncept dostępu, to chcę po prostu przetłumaczyć jedno w drugie. Mogę zrobić prosty serwis, który dokona tej translacji, poprzekłada dane z jednego pudełka do drugiego, po prostu będzie translatorem protokołu. W tym modelu, jakbym zobaczył, że istnieją takie relacje między zespołami, to na co się to przekłada? Każdy z zespołów jest w stanie rozwijać niezależnie swoje modele, a muszą się tylko synchronizować w obszarach, które wymagają tej synchronizacji tu i tu. Ale tych obszarów potencjalnie jest bardzo, bardzo mało, więc jestem w stanie żyć z takim właśnie designem. No ale realia, znowu, często mogą być troszeczkę bardziej skomplikowane, nie? Nie tylko tak, że mam dwa konteksty spięte jakimś tam shared kernelem, bo rzeczywistość bardzo często wygląda tak. Pracowaliście kiedyś w takim systemie? Zdarzyło się? Jeżeli byśmy tak pomyśleli... Słucham? Że tak mało? No właśnie, bo jakbyśmy tutaj powiedzieli, że tym shared kernelem jest baza, to nagle pewnie większość z nas ma takie doświadczenia. Naszym modelem, którym się wymieniamy, jest tak naprawdę struktura bazdanowa, a potem na tej strukturze próbujemy robić jakieś dziwne rzeczy. Pytanie, czy to ma sens? Dlaczego ten model jest często bardzo problematyczny? Po pierwsze, że skoro istnieje shared kernel i istnieje bardzo dużo użytkowników tego jądra, to znaczy, że każda zmiana, którą chcemy w nim wprowadzić, musi być uzgadniona ze wszystkimi. No i wyobraźmy sobie na przykład, że takich użytkowników takiego jądra jest na przykład 20. 20 różnych zespołów korzystają z tej samej struktury, z tego samego kernelu, to teraz wprowadzenie prostej modyfikacji, żeby zrealizować jakąś funkcję biznesową, no może być jakimś challenge'em. Z drugiej strony, tłumaczenie wszystkiego w każdą stronę też może nie być najlepszym pomysłem. Więc co mogę w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli zauważam taki problem i chciałbym mu zaradzić, to może stwierdzę, że na poziomie kontekstów modeli, na poziomie współpracy pomiędzy zespołami, znacznie lepiej byłoby podejść do tego delikatnie inaczej i określić na przykład w ten sposób, że tylko jeden z zespołów tutaj, niech on ma taki model, powiedziałbym, nadrzędny, niech on będzie takim, powiedziałbym, dostawcą dla pozostałych użytkowników, a ci, którzy będą z niego korzystać, niech będą po prostu jego klientami. Ale w tym modelu chciałbym założyć jedną rzecz. Jestem świadomy tej relacji. Wiem, kto jest na górze, wiem, kto jest na dole i mam świadomość tego, że jeżeli jeden zespół coś zmieni, to inni muszą się dopasować, ponieważ to on jest dostawcą. I w tym modelu chciałbym założyć coś jeszcze. Bardzo ważne w sumie coś jeszcze, że jeżeli przyjmujemy taki układ relacji, to znaczy, że dostawca, czyli ten zespół, który obsługuje ten model nadrzędny, uwzględnia na swojej roadmapie, w swoich backlogach żądania innych odbiorców, innych zespołów. Czyli jako odbiorca tego modelu, klient, mam pewność, że ktoś kiedyś zatroszczy się o moje wymagania. Oczywiście tutaj na poziomie, wiecie, organizacji może być kwestia jakiejś priorytetyzacji, kwestia ustaleń i tak dalej, ale wiem, że to wcześniej czy później się wydarzy. Bo jeżeli się nie wydarzy, to być może chciałbym być świadomy właśnie tego niewydarzenia i wtedy mogę podjąć inne działania. No właśnie, ale znowu, realia mogą być troszeczkę inne, bo czasem mogę się zorientować, że pomimo tego, że udało mi się zidentyfikować tego właściciela tego modelu nadrzędnego, na przykład jakiś zespół, albo co gorsza zewnętrzną firmę, to mogę dojść do takiego wniosku, że niektórzy dostawcy, od których ja zależę, na przykład są zupełnie zewnętrznymi dostawcami, są po prostu na zewnątrz naszej organizacji, albo przynależą do innych pionów naszej organizacji, a co się za tym kryje? Nie mają w swoim interesie uwzględniania moich potrzeb. I teraz, jeżeli byśmy na to właśnie w ten sposób popatrzyli, to wyobraźcie sobie, postawcie się chwilę w butach, w płetwach czy tam w skrzydłach z tej ryby, w butach osoby, która jest po drugiej stronie, która dostaje właśnie jakiegoś feature'a do zrobienia i wie, że żeby go zrobić, to tutaj niestety są pewne zmiany do wykonania. Ale właściciel tej usługi, tego API, tego modelu wcale nie ma potrzeby, żeby tą zmianę wprowadzać. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? I co wtedy? I że jestem świadomy tego podziału, tej relacji pomiędzy poszczególnymi zespołami, kontekstami, to wiem, że mogę zacząć działać. Mogę przykładowo przyjąć jedną z dwóch strategii. Mogę przyjąć taką relację, którą się określa mianem relacji konformistycznej. Czyli okej, twój model jest modelem nadrzędnym, ja się z nim zgadzam,
I w związku z tym będę pobierał wszystkie rzeczy, które mi dajesz, ale odetnę się od nich po mojej stronie. Nie będę do ciebie nawet wysyłał żadnych feature requestów, bo to i tak wiem, że to się nie wydarzy. Dlatego wszystkie rzeczy zrobię po mojej stronie, odcinając się od ciebie wasą antykorupcyjną. Przeciwzgniną, czy jak to sobie tam nazwiemy, ACL-em. Wiem oczywiście, że mam więcej roboty do wykonania, ale wiem, że mogę to już uwzględniać na poziomie na przykład estymaty rzeczy, które będziemy robić. Czyli w tym wypadku, jeżeli byśmy właśnie chcieli wejść w taką relację pomiędzy modelami, tylko zobaczcie, jaką ono ma teraz konsekwencje, na przykład na wyceny i deadline'y, do których się będziemy komitować, to tak naprawdę zgadzamy się, że lejce tej furmanki trzyma ktoś inny. I jeżeli tak naprawdę tam są pewne rzeczy do wykonania, no to musimy realizować je po naszej stronie troszeczkę inaczej. Albo możemy świadomi tego jakby układu, możemy przyjąć też inny model. Możemy świadomie się odciąć od tego. Jeżeli mam zależność od jakiegoś innego modelu, bo go potrzebuję, to być może jestem w stanie się całkowicie od niego odciąć i zrealizować to wymaganie, które ktoś na mnie nakłada w zupełnie inny sposób. Tak, żeby tej dyskusji może aż tak wysokopoziomowo nie prowadzić, jakiś przykład. Jeżeli ten model tutaj po lewej rozwiązuje problem optymalizacji wykorzystania skrzynek w tych automatach, na podstawie na przykład modelu dostępności, to być może jestem w stanie uzyskać te informacje inaczej. Na przykład skanując jakieś, wiecie, raporty i odciąć się całkowicie od tamtego modelu. Jeżeli by się po drodze okazało na przykład, że w ten sposób jestem w stanie zrealizować moje funkcje, unikając jakiejś kosztownej integracji tutaj, która i tak jest mocno problematyczna, bo po drugiej stronie jest ktoś, kto, wiecie, jak to się mówi, ma w pompie moje potrzeby, no to będę w stanie być może dowozić moje rzeczy troszeczkę szybciej. Ale znowu, chciałbym być świadomy tych właśnie powiązań, żeby umieć świadomie budować też zależności w kodzie. Kto od czego zależy, co z tego wynika. Krótko mówiąc, jeżeli korzyści z takiej integracji są bardzo, bardzo małe, to być może faktycznie chciałbym rozciąć obydwa modele. Być może chciałbym się odciąć od bazy danych, odciąć od API. W ten sposób będę w stanie na przykład reagować troszeczkę szybciej. Chociażby oczywiście no, ponosząc na początku jakieś tam koszta związane z tym rozcięciem. No i znowu, jeszcze raz, realia, ale być może takie troszeczkę bardziej pozytywne dla nas, bo czasem się może okazać, że mamy dwa modele realizowane przez dwa zespoły i relacja pomiędzy nimi jest taka, że my musimy współpracować bardzo mocno, bo jeżeli jeden z nas nie będzie współpracował i to niezależnie który, to tak naprawdę nie dowiedziemy feature'a. I będąc świadomym na przykład tego, jeżeli tutaj mówimy na przykład o kontekście pracy optymalizacji jakiejś organizacji pracy, czy też organizacji tych skrytek, to jeżeli ktoś ma coś poprzekładać, to ja muszę wiedzieć jak, a nawet jeżeli ja będę wiedział jak, to ktoś to musi poprzekładać. Bez tych dwóch rzeczy nie jestem w stanie dowieść funkcjonalności. I znów będę chciałbym być tak świadomy właśnie tego powiązania i rozwijać te modele we współpracy partnerskiej. A fakt, że my musimy silnie współpracować, może dla nas oznaczać, że my się wcale nie musimy tak mocno odcinać od naszego API, ponieważ i tak będziemy ze sobą silnie współpracować. Więc może, wiecie, przepakowywanie w jakieś osobne DTOSy, robienie 10 warstw abstrakcji, żeby się odciąć, po prostu może nie mieć fizycznie sensu. I dobra, słuchajcie, i tutaj jest taki moment, gdzie warto by się zastanowić nad jedną rzeczą. Bo te rzeczy, o których my sobie tak rozmawiamy, w jakichś kontekstach, to są bardzo wysokopoziomowe rzeczy. To znaczy, jakbym patrzył na skalę całego zespołu, całego projektu, całej organizacji, to mogą być zazwyczaj dosyć duże, powiedziałbym, mapy i pytania do tego dojść. W momencie, kiedy ja pracuję, na przykład, czy pracujemy nad jakimś elementem, chociażby używając stormingu i mamy x zespołów, które tą technikę używają i każdy działa niezależnie, to tak naprawdę, jak mamy zobaczyć ten bigger picture? I to jest jedno z pytań, które, powiedziałbym, od mniej więcej 2 lat pojawia się najczęściej na takich warsztatach stormingowych. To w jaki sposób my mamy nagle zauważać, że w organizacji bardzo dużej pokrywamy się funkcjonalnościami? I uwaga, event storming nie jest narzędziem, które pozwala to zobaczyć. Bo to jest narzędzie zaprojektowane delikatnie innego, powiedziałbym, celu. Ale w połączeniu właśnie z kontekst mapą, myślę, że jakby można by uzyskać ten bigger picture także na poziomie całej organizacji. Jakby to mogło wyglądać? No bo próba dokumentowania działania takiego event stormingowego, tak jak tutaj kiedyś zrobiliśmy na PGS-ie w warsztatach, wrzutka jakiegoś tam, wiecie, zdjęcia na Confluence'a, czy wrzucenie jakiegoś linka do Miroboarda,
to nie jest wystarczające, żeby zobaczyć w skali ogromnego projektu, że my się zaczynamy pokrywać i zaczynamy dublować. Ale gdybyśmy zaczęli na to patrzeć w ten sposób, że każdy zespół, okej, może używać różnych technik, czy to event streamingu, czy domain driven design, ale wyniki swoich odkryć zapisuje w delikatnie inny sposób. Oczywiście boardy mogą sobie tam żyć, ale wiedza zdobyta o modelach, o kontekstach, o relacjach pomiędzy tymi modelami i też w rezultacie między zespołami byłaby zapisywana w postaci właśnie takiej kontekst mapy, czy graficznie, czy tekstowej, to już inna sprawa, to ten artefakt, ten na górze, to jest to, co chciałbym z tym pracować. Bo wtedy mogę zobaczyć, nawet w ogromnym projekcie, że jeśli dotknę tego modelu, to idąc śladem tych relacji zobaczę, jak daleko trzeba będzie wprowadzać tą zmianę. Krótko mówiąc, to ta kontekst mapa jest takim miejscem wymiany informacji na poziomie strategicznym. Niestety u Evansa jest to opisane na sam koniec książki. Jeżeli byście chcieli kiedyś do tego wrócić, to gorąco zachęcam, bo to są rzeczy nieimplementacyjne. Nie? Znaczy, to są elementy tego domain driven design strategicznego, które może nie jest takie sexy dla nas, jako osób, powiedzmy, odpowiedzialnych za tworzenie kodu, ale to te elementy mówią mi wreszcie, co ja mam nakodzić, co ja mam zaimplementować i jakie będą w związku z tym wpływy moich zmian na całą architekturę systemu. No i można by zadać finalne pytanie. To dlaczego w ogóle chcielibyśmy czasem właśnie popatrzeć z tak wysokiego lotu ptaka na cały system? Odpowiedź jest moim zdaniem bardzo, bardzo prosta. Bo tak jak widzieliście, moglibyśmy tą wiedzę o problemach biznesowych, o kontekstach, o modelach sobie zacząć wizualizować. Możemy zacząć, tak jak Łukasz pokazywał, patrzeć, jak głęboko sięgają zmiany realizowane w naszym module, żeby zobaczyć, kto jeszcze zostanie rykoszetem i ewentualnie, czy nie chcemy tego zmienić. Możemy popatrzeć na to w perspektywie, jakie zespoły są w to zaangażowane, w jakich częściach organizacji one są i tak dalej, i tak dalej. Ale można też na to nałożyć jeszcze perspektywę tak naprawdę bardzo czystą, taką biznesową. Popatrzeć, jakie w ogóle problemy biznesowe my tymi kontekstami, tymi modelami kontekstowymi próbujemy rozwiązać. Bo powiedzcie mi, zastanówcie się nawet sami po tej prezentacji, co by było w rzeczywistości, gdybyśmy zobaczyli taki model, że mamy trzy konteksty, jakiekolwiek one są, i relacja pomiędzy nimi jest taka, że pojawia się tu relacja konformistyczna. To znaczy tamte modele, będące gdzieś na obrzeżach naszego systemu, kierują rozwojem tego modelu. Ale jednocześnie to ten model jest sercem tego core domeny, czyli tego, co ma odróżniać tą organizację na rynku. Wydaje mi się, że dla każdej osoby, która odpowiada za kierowanie zespołami, za kierowanie technicznym jakby aspektem organizacji, spostrzeżenie tego rodzaju na mapie kontekstów powinno skutkować jednym pytaniem. Dlaczego korowy element naszej organizacji jest sterowany z zewnątrz? Co by mogło doprowadzić tak naprawdę nawet do zmian na poziomie organizacji, bo ten rysunek w rzeczywistości w większości przypadków nie ma sensu. I słuchajcie, jakbyśmy tak popatrzyli jeszcze właśnie na to, że w tym kontekście, jak patrzymy sobie na tą mapę, to ważne są nie tylko te funkcje biznesowe, te modele, tylko też relacje pomiędzy nimi, z czego one wynikają, czy one wynikają właśnie z subdomen biznesowych, czy one wynikają ze struktury zespołów, zależności, czy też jakichś tam zysków integracyjnych, to mając ten rysunek, naprawdę nawet w ogromnym projekcie da się kierować jego strategicznym rozwojem. I wydaje mi się, że tak naprawdę o to chodziło Evansowi w całej końcówce książki, kiedy mówi właśnie o modelu strategicznym, bo jeżeli ja nawet zaprojektuję agregaty i te wszystkie takie implementacyjne elementy DD, ale poświęcę wysiłek nie w tym miejscu organizacji, które trzeba, to na koniec dnia nie ma to tak naprawdę większego sensu. I co się już tak kończąc powoli, o ile tak naprawdę ta sposób odkrywania tych kontekstów, czy to za pomocą właśnie tych strategii pytań głównych, czy analizy źródeł prawdy, analizy lingwistycznej, tych wszystkich technik, które gdzieś tam się przewijają przez internet, za pomocą których można odkrywać te modele kontekstowe, to na końcu tą wiedzę warto jakoś zapisać. Obecnie są takie chyba dwa tule najpopularniejsze, do których przynajmniej, żeby na nie zerknąć, to gorąco zachęcam. Pierwszy, kontekst mapper, czyli zestaw powiedzmy jakiegoś takiego strukturalizowanego języka, w którym mogę opisać moje odkrycia, zakomitować to do repozytorium i być może nawet automatycznie generować z tego diagramy. Ewentualnie to, co właśnie Evans między innymi ze swoim zespołem w Lingo robi,
czyli aplikację Domorobo, gdzie korzystając z jakiegoś tula mogę zwizualizować te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawialiśmy. Czyli wydaje mi się na koniec tak, że jednocześnie i mogę tą moją domenę bardzo mocno podzielić, korzystając właśnie z konceptu bounded kontekstu, a potem te podzielone elementy będę wiedział, jak połączyć, czyli ta druga część, czyli ten conquer, też wydaje mi się do zrobienia. Słuchajcie, jeżeli chciałbym, żebyście z tej prezentacji, po tej prezentacji coś zrobili, to chciałbym, żebyście zrobili później w domu jedną rzecz, w domu, może w projekcie. W sumie trzy rzeczy. Pierwszą, żebyście spróbowali zrobić mapę kontekstów waszego projektu. Jakie problemy biznesowe wasz projekt rozwiązuje i jakie są zależności pomiędzy nimi. Drugą rzeczą, którą chciałbym, żebyście zobaczyli, to żebyście się zastanowili, czy te relacje, które tu obserwujecie na tej mapie, korzystając właśnie z tych wzorców, o których tutaj bardzo wstępnie sobie powiedzieliśmy, są dla was okej. Jeżeli tak, super. Jeżeli nie, to krok trzeci, żebyście zastanowili, czy i pod jakimi warunkami warto to zrefaktoryzować. Dobra, słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że przynajmniej takiego sneak peeka do tego tematu udało mi się zrobić. Jeżeli były jakieś pytania, to chętnie. Jeżeli nie, to oddaję mikrofon Waldkowi. Dzięki wielkie. Czy są pytania? Ja też tutaj będę gdzieś cały czas oczywiście, także... O, jest pytanie. To ja mam takie pytanie, jak odkryjemy sobie te konteksty w organizacji, w której mamy jakieś zespoły, to jak podejść praktycznie później do organizacji tych zespołów zgodnie, powiedzmy, z prawem Conway'a i ze sposobem komunikacji tych zespołów, jak one tworzą dokumentację, tworzą te projekty, czy stwierdzić, dobra, wrzucamy każdy zespół do jakiegoś jednego, dwóch kontekstów i w ten sposób one sobie zorganizują już tutaj pracę, czy jak zwykle to zależy. Ale pytasz o formę organizacji pracy? Tak, formę organizacji pracy, bo oczywiście tutaj mamy te konteksty, ale trzeba wziąć pod uwagę, jak zespoły pracują, jak organizacja pracuje, jak ta struktura wygląda. Okej. Najczęstszym scenariuszem, który ja ostatnio mam okazję obserwować, jest to, że po zmapowaniu tych kontekstów bardzo często okazuje się, że zakresy zespołów nie pokrywają się z tymi kontekstami. I wtedy najczęściej organizacje podejmują decyzję o takiego, powiedziałbym, takim dynamicznym zmianie tych zespołów. Znaczy pewne, po prostu są zmieniane składy tych zespołów, tak, żeby dopasować zespół przynajmniej do kontekstu, ewentualnie do kilku kontekstów. Zazwyczaj się unika sytuacji, w której jeden zespół zaczyna być odpowiedzialny za ileś obszarów, i z których na przykład któreś są jeszcze pod kontrolą innych zespołów, nie? Żeby to było jasno, żeby był jasno określony właściciel takiego zespołu. Problem, jaki się ujawnia, to czasami jest taki, że nie ma właściciela biznesowego dla rzeczy, które wcześniej nie były widoczne. I w momencie, kiedy się odkrywa na takich sesjach analitycznych jakiś kontekst taki, powiedziałbym, ukryty, który wychodzi, bo on tam był w organizacji, tylko był rozsmarowany pomiędzy inne zespoły, to wtedy są takie, powiedziałbym, rozkminy i problemy organizacyjne, że nie ma właściciela i coś trzeba zrobić na etapie, powiedziałbym, wyższym niż zespół, nie? Żeby ten zespół miał właściciela. Ale później zazwyczaj już jakby tym zespołom się daje wolną rękę, jeżeli chodzi o samodzielność decyzji w ramach kontekstu. Ale mapowanie pomiędzy zespołem a kontekstem przynajmniej jeden do jednego. W tym zakresie to mógłbym też polecić książkę Team Topologies. Tam jest bardzo dużo właśnie o takim aspekcie pracy zespołowej i powiązanej z tym odpowiedzialności, jeżeli chodzi o konteksty. Więc to jest cały obecnie nurt, który gdzieś tam się obecnie rozgrywa. To gorąco polecam. Team Topologies, tylko nie pamiętam autora. Ale myślę, że jak się to wpisze w Google. Dwóch autorów było, ale nie pamiętam, kto tam dokładnie był. Dobra, jak nie ma pytań, to oddaję Waldkowi głos. Jeszcze raz dzięki.